mother is a sight to me, don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Cześć, witajcie, ja jestem Rotan, a to jest kolejny odcinek LEGO Władcy Pierścieni. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przechodzeniem poziomu tropem hobbitów, który znajduje się niedaleko Amonhen. No i myślę, że bez zbędnych wstępów możemy zacząć, ale z tego co tu widzę jest pełno bohateriot, what the hell. Zostało nam już niewiele postaci do kupienia, więc niedługo będzie trzeba się tym zająć, powykupowaniem reszty tych postaci. Dobrze, w każdym razie weźmiemy sobie może kogo by tu wziąć? Theodena. Weźmy sobie tego Theodena tutaj opętanego. Mam nadzieję, że nie będzie chodził jako opętany. No i przechodzimy teraz poziom tropem hobbitów na 100%. No i myślę, że scenki możemy spokojnie pominąć. Okej, i zaczynamy. Co my tu możemy zrobić? Tutaj oczywiście na początku lokacji, jako że wcześniej nie mogliśmy tego odkopać, znajduje się skarb, czyli tarcza Uruka. Okej. No i ona wygląda właśnie w ten sposób, jest taką tarczą i tyle. Dobrze. Zajmujemy się teraz oczywiście śledzeniem, tropieniem właściwie hobbitów, ale zanim to zrobimy, użyjemy znowuż sama, aby odkopać te klocki i ułożyć je za pomocą magii Gandalfa. I wiem, że ostatni odcinek był dosyć dawno, ogólnie film na kanale był dosyć dawno, ale było to spowodowane tym, że ponownie pojechałem na wakacje, tym razem niespodziewanie, jeśli mogę to tak nazwać, bo dowiedziałem się o tym dzień albo dwa wcześniej, no i nie zdążyłem nagrać żadnego filmu. No i mamy skrzynkę rozwalając tutaj szybko, tylko powiem fajerwerkiem tą wysepkę czy coś, na której stała flaga. Jak już mówiłem, nie zdążyłem nagrać żadnego filmu, bo byłem zbyt leniwy o tym, że wyjeżdżam. Mogłem chociaż na Facebooku napisać, ale też mi się niespecjalnie chciało. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć na przykład, odstępując od tematu Lotra ponownie, że bardzo mnie uradował fakt, że przyjęliście, że tak dobrze przyjęliście ten odcinek Q&A, bo bardzo mnie to zmotywowało chociażby do działania. Z pewnością niedługo pojawi się kolejny odcinek, jak tylko po prostu pojawią się kolejne pytania. O! Tutaj właśnie wspinając się po tych schodach i wskakując na tą lianę, możemy dostać kolejny klocek. To z tego co pamiętam już zbieraliśmy, ale na wszelki wypadek się upewnijmy, najwyżej dostaniemy dodatkowy klocek. A, hajs się zawsze przyda. Dobrze. W takim razie śledzimy hobbitów dalej. Tropimy, przepraszam, bo śledzenie to takie złe. Dobrze. Pomińmy ten filmik i teraz już jako end z tego co kojarzę,
razem z Peregrinem. No tak, tak, no dobra. Peregrin i oczywiście, dobrze, zmieńmy może elfa. I oczywiście Meriadek byliby tu, gdyby nie fakt, że nie ma ich tu. Gdyby nie fakt, że to tryb swobodny. Dobrze, musimy tutaj rozwalić ten oto, tą oto, cokolwiek to jest. Ta rozłupana skała na drzewie. Aby zdobyć skrzynkę. Tutaj coś się stanie? Nie rozumiem, nie? O. Dobrze, teraz możemy użyć chociażby Szagrata, ale również Saurona. Którego z tego co kojarzę mieli nie atakować. Ale dobrze. Aby otworzyć sobie przejście dalej tutaj do komnaty. I tutaj z tego co kojarzę powinien być schemat. Jest oczywiście schemat. I jest to schemat, z tego co kojarzę, jest to schemat, który bardzo potrzebujemy, ponieważ jest to schemat, kurde, zaciąłem się znowu, jest to schemat mithrylowej wędki, która jest nam potrzebna do zdobycia czerwonego klocka, który pozwoli nam mnożyć nasz wynik razy 4 z tego co kojarzę. Okej, a teraz ja będę się musiał skupić, bo tu rozumiem jest strzelnica, która niespecjalnie mi wychodzi. Strzelaj, no dalej. Okej, zdobyliśmy kolejną puszkę, świetnie. Teraz możemy ją tu zdobyć, jak tylko odkopiemy ją z gruzów. I świetnie, mamy kolejną puszkę. Przy okazji włączę sobie szybciutko tylko regenerację serduszek. Żeby nie było. W sumie mogę włączyć wszystko, bo na pewno się przyda. No i serduszka się regenerują bardzo szybko, z tego co możecie zauważyć. Dobrze. Podskoczmy teraz, żeby nie było. I zbudujmy schody. Przydałoby się jeszcze szybkie budowanie. Okej. Okay. W takim razie idziemy w drugą stronę. I tu jest jakaś lina w powietrzu. Ale to się inaczej chyba zdobywa. Dobrze, teraz z tego co widzę jest tu zacieniony obszar, więc zmienimy się w Froda. Frodo znajduje się tutaj. Ale czy to jest już ten? Nie, to jeszcze nie jest ten Froda. My potrzebujemy Froda chociażby zmęczonego, aby dostać się tutaj. Dobrze. I co teraz? Musimy rozgromić tych orków. I rozwalić, a jednak nie rozwalić, bo zostało to rozwalone przez nas, te kamienie, aby dostać się na przykład za pomocą zmęczonego Froda tutaj. Zmienić się szybko w elfa, jakim jest Legolas, bo nie chce mi się w nikogo innego. Pewnie było tak z 10 elfów bliżej, ale nie. Zasłaniacie mi teraz strzał, świetnie. Jak dobrze. I teraz za pomocą akrobacji myślę, że bez problemu się złapiesz. Nie. Weź się zmień. Nie, no coś ty zrobił. Głupi elf. Wracaj do środka i kurde... Nie popełniaj więcej takich błędów, bo takie błędy mnie po prostu denerwują, irytują i tak dalej. Bierzemy tego elfa, wskakujemy i zdobywamy puszkę. Dobrze. Lecimy dalej.
Tutaj jest lokacja, w której uwalniamy Enta. Tu oczywiście mamy tą zbroję, którą już zebraliśmy wcześniej. Robimy pogrom. I uwalniamy Enta. Wspinamy się na jego szczyt i oczywiście pomijamy filmik. Dobrze. W tej lokacji zmieniamy się w Sama. I odkopujemy kosz piknikowy, bo tak to wygląda. Albo wielka kłódka, ale raczej kosz piknikowy. Przychodzi miś, który rozwala... Albo warg to jest, nie wiem, który rozwala nam ten kosz piknikowy i możemy zdobyć kolejną puszkę. Idziemy teraz dalej, wyżej konkretnie i... Tutaj miażdżymy, masakrujemy, przechodzimy dalej, ignorując wszystko. I tutaj mamy, a przynajmniej powinniśmy mieć, jeśli nie, to nie, puszkę, którą dostaje się za zniszczenie trzech orków, ale chyba zdobyłem to wcześniej. Więc tutaj myślę, możemy... użyć tego. Mam nadzieję, że to się regeneruje, bo będzie nam to potrzebne do... te kamienie się regenerują, bo są nam potrzebne do wykonania zadania. Tam widzicie jest sowa i w tą sowę musimy rzucić. I tutaj znowu fragment, który ja specjalnie przyspieszę, bo muszę ją tak trzykrotnie rzucić. I jak ją tak trzykrotnie rzucę, już to spotkamy się po przerwie. Jeszcze tutaj się upewnię na pewno, że nie ma... Upewnię na pewno, no chyba nie ma, no to... Ale to nie ta puszka, więc... To się powinno jakoś odblokować, albo to nie jest jeszcze ta lokacja. Bo to może nie być jeszcze ta lokacja. Dobrze, w takim razie... Widzimy się za chwilę. Okej, i zdobywamy kolejną puszkę. Teraz, aby zdobyć skar, który się nazywa bodajże żywica Enta, musimy zbudować tutaj, zasadzić tutaj roślinkę, która się rozrośnie i da nam żywicę Enta, z tego co kojarzę. Czyli oto właśnie ten przedmiot. Nie wiem, czy to nie jest napój, bo Entowie na pewno mieli taki napój. Okej, tutaj za pomocą tych nóżek trzeba po prostu przeskoczyć na drugą stronę tego pnia. I chociażby z łuku, albo też z... Nie no, łuku nie, wystarczy po prostu... Nie? Nie wystarczy tak po prostu ich porozwalać? Czyli muszę wyekwipować łuk. Dobrze. No i rozwalamy te oto... Co to jest? No te oto tarcze. I mamy wszystko. Możemy kończyć już ten poziom. Idąc w stronę światła, tak. Ładnie. Pomijamy. I oczywiście tropem hobbitów nadrabiamy nasz milion. Świetnie. Dobrze. Zobaczmy. Podejrzewam, że zbudują nam teraz Enta. Tak jak myślałem, jest to Ent. Nie wiem, czy drzewiec, czy też może jakiś inny. Tarcza Uruka, ok. I żywica Enta. Świetnie. I odblokowano schemat Mithrylowa wędka, tak jak się spodziewałem. A jako, że mamy ponad 20 tych mithrylowych klocków, udam się jeszcze szybciutko do kowala,
delikatnie przedłużając ten odcinek, ale trzeba to zrobić, ponieważ musimy wykuć tą wędkę i od razu ja się już pojawię u Kowala, a potem u tego Uruka w Amonhen. Okej, teraz budujemy to, po co tu przyszliśmy, czyli myfrylową wędkę, która jest tu do góry i kosztuje tylko 3. Wow. W takim razie możemy zbudować coś jeszcze, ale wolałbym się wstrzymać, bo może będzie nam potrzebne. Dobrze. Ja tu wszystko wykuję, przyspieszę to pewnie i widzimy się koło Uruka. Okej, okay, jesteśmy już w Amonhen. Te kreski i kropki to są właśnie rzeczy, które mogę wykonać. Te strzałki w sumie. Proszę. I dostaliśmy teraz kup klocki razy 4 akurat za 1 000 000, a zastanawiałem się, czy nie kupić lurca. Dobrze, i teraz po prostu, jeśli zdobędziemy klocek taki jak 10, dostaniemy 40, jeśli 1000, 4000, 10 tysięcy, 40 tysięcy. Jak widzicie, jest to bardzo przydatne. A jeśli będziemy mieli więcej takich klocków, będziemy mogli jeszcze pomnażać, czyli jak mamy razy 4 i razy 2, możemy mieć razy 8 wtedy, bo to się mnoży jednocześnie. Maksymalnie jest chyba razy 128. I widzicie, jak to po prostu szybko leci. Od razu mamy kilka tysięcy już więcej. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wszystkie linki są w opisie. Na razie, cześć.